Cześć wszystkim, jestem Przechoj, witam Was w kolejnym odcinku w League of Legends, w odcinkach od A do Z, czyli zdobywamy skrzynkę na bohaterów. W dzisiejszym odcinku wracamy sobie dalej do Dariusza, po ostatniej zdobytej skrzynce na Dr. Mundo. Wracamy dalej do właśnie Darka i po raz czwarty w tym momencie próbujemy zdobyć skrzynkę na właśnie oto tego czempiona. Gramy sobie we czterech, mamy jednego randoma, ale to są ci sami ludzie z poprzedniego odcinka. A ja Was zapraszam do grupy na Facebooku Pacjenci Shorehoria, do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Tutaj mamy licznik do zostawienia dzwoneczka na kanale, jak i do zostawienia łapki w górę pod tym odcineczkiem. Także my sobie tutaj gramy we czwórkę, jak już mówiłem. W drużynie przeciwnej same kobietki grają. Odcinek jest nagrywany ze streama, z mojego live'a, także w tle będziecie słyszeć mój czat, jak to ktoś napisał na czacie. Kobiety kontra mężczyźni. Aha, bo to można je kliknąć. Także tu mamy Riven na topie. Ja będę grał na Riven. Włamywaczka Gali na dżungli. Anivia na midzie. Wayne na bocie i Zoya jako support. Albo Anivia jako support chyba. Xizao dalej na dżungli. Zed na midzie. Projekt Lucian i Zilean na bocie. Czyli nasza Tristanka z poprzedniego meczu teraz gra Zedem na midzie. Zobaczymy, jak Zedem gra. No tu fajna ramka. Tu jest Golda, tu jest Silver, tu jest... Nie wiem, tutaj jest Platyna. Czy coś wyżej? Master, no właśnie, tak myślałem, że coś wyżej. Także kolega jest w Masterze. Albo przynajmniej był. Witaj w Summoner's Rift. Jest, no to dobrze, jak jest master, to dobrze. Chyba to podejdźmy na... Jaką ty masz rangę? Będzie invade? Znam swoje rozkazy. Pojawiły się stwory. Dobra, musimy poczekać, bo... A w sumie to mogłeś zostać tym Xenem, nie musiałeś się wracać. AP by ci się odnowiło za chwilę. Dziwna obramówka. Dobra, wystarczy. Do Reda Xenem, no w sumie... A, co? Aha, dobra, dostałem Reda. Pasywka moja. Źle zesmajcił moba. A, Xen. Ale on miał smajta, no bez jaj, no. Nie popełnia się takich błędów. No już trudno. Zresztą kampa się nie smajtuje i się... No ale to... Niby się nie smajtuje, no ale... Gdzieś gram Dariusza, mogłeś przewidzieć, że mam pasywkę, no. Zresztą masz taki duży minus, to nie jest, że nie ze smajciem pierwszego kampa, bo kiedyś się go smajciło. Ze starych czasów. To, że teraz się tak nie robi, nie znaczy, że w jednym meczu nie można tego zrobić. Bo jakbym grał grzybiarzem na topie, też bym mógł ci wziąć do Reda i co wtedy?
Czemu ona nic nie robi? Pierwsza krew. Ona chyba czeka, aż mi się jad skończy. Nie chce wbijać we mnie. Dziwna taktyka. Na pierwszą krew ktoś zdobył. Lucja na błocie, brawo. Ja sobie tu krzaki z tego zwalduję. No niestety szkoda. Lucja też może paść. Na midzie coś dzieje. No dawaj tym, idę tam. No dobrze. No to już nie ma sensu. Przeciwnik pokonany. No szkoda, że tu Walda nie mam w tych krzakach. Sojusznik pokonany. No nie ma co, bo zostanę ganga. Cofniemy po prostu. Bo i tak mamy linię spuszowaną. Buty. Miksturka. I chyba to i tyle. I tyle. Bez teleportu wrócimy na linię. Zostawimy sobie go jeszcze. O, dobrze, tam Z-kosi, cyk, cyk. Przeżyła, nie wiem, szkoda. Zabrakło jednego uderzenia. Ile ona ma farmę Tywin? 40. To ma więcej trochę. Mam szansę? W ogóle nie mam. A, padnę. A, śmieszne. Mogłem zejść w dół po prostu. Uniknąć tego ulta. Albo poty użyć na szybkości. Dobra, jeden kill to może nie będę jeszcze w dupie. Oj, lejemy ją. Jest! A, masakra. A, lol. Co za typ. A wiedziałem, że coś takiego tam będzie. Bo jak ja bym weszedł w krzaki, to ona by mnie zastunowała, bo ja jej nie widziałem. Dlatego przed krzakami użyłem już kół, żeby tylko dobić. Bo tak to pewnie bym padł. Że trzeba przewidzieć, co dana postać też może zrobić. Troszkę sobie nie obmyślał ten gościu, ten Riven, bo stał w krzakach na początku. Wystarczyło, żeby się tylko trochę cofnął i w momencie, jak ja bym weszedł w krzaki, to by mnie zestunował. A że on tego nie zrobił, no to już jego problem. Nie do powstrzymania. Dobrze, 5-0. O, 5-0, ciekawe kiedy. Jak jest 7 minuta. Ale brawo dla kolegi, brawo. Gdzie jest ich dżungler? Ewelinka, ona będzie niewidzialna. Nie mam szans chyba na nią, żeby się bić. Nie z takimi rzeczami. Dominacja. Ona ma pożeracza, ja go jeszcze nie mam. Koniec sali. O, zedzik padł. Lol, wieża. 1000 damage'a. No to jest wieża właśnie. Tak to działa. Bez odwrotu. Nie ma się zrobić z event, bo nie mam szans.
Co tam się dzieje? Przeciwnik pokonany. Czekał na moc. No dobra, bo on mnie na kombo weźmie. Połowa HP straconych. Ksabuś. Sedranga? Dobra, leży. A, śmieszny. No nie wiem, Bronze 2 chyba tu jest. Nie pamiętam już. Zobaczcie sobie na, nie wiem, na necie. No szkoda, no. Niepotrzebnie wbijał. Też się dałem zabić, jaki damage. No to jest zajebane, no, ma pożeracza. Jeszcze tego ulta ma swojego, to jest już damage, no. Janka to nie ma nic do znaczenia. Ja nie wiem, Janka, ja rzadko gram, no. Mało czasu, żeby to robić. A ty. Nie, to ja to event nie zrobię, no ma 3-0. Znaczy 3-1. Bez ganga to nie ma co wbijać. Jeszcze ma leda w tym momencie. Będziemy defować. No poważnie. No ma jedno combo, to mi pół HP schodzi. Ale cwaniak, bo tak podchodzi, czeka. Widać, że coś tam myśli, kolega. Przeciwnik pokonany. Dobrze. To ten film. Padnie. Chyba żyje. Może ją złapię? Dobrze, dobrze. To mamy jeszcze tego. Jak masz ochotę na event. No myślałem, że tu podejdzie. No wlejmy ją we dwójkę. No szkoda. No to ja też nie mam szans. No musiałem fleshnąć. Dobra, bez sensu feedujemy. Anivia tu idzie. Cofniemy. Dobra, nie podchodzę. Ale udało się przeżyć. Jest dobrze. Co możemy kupić? Buty do końca. I tyle. Poczty. Aha, spoko. Aha, dobra, to fajna żelinka. No dobra, przynajmniej Lucja ma 2 kile. 2 za 1. Może nawet tripla będzie. Dawaj tym Lucjanem. O, jeden hit. Podbij, nie ma many. Dobrze. Nieoficjalna tripla wpadła. Także 3 za 1. To nawet dobrze, że tam wbiłem. Znam swoje rozkazy.
Chciałem zultować, to już mnie zabili na momencie. Dobrze, dobrze, bi. O! Pasywka. Dobrze. Kto zabił? ADC. Dobrze. 11-1-Z. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. No bo ja nie wbijam w tą event, bo gość ma 4-2. Nie do powstrzymania. No po prostu wydefujemy to i tyle. Mecz sam się wygra. Ono jest Zilean. Zilean jest naszym tym randomem. Mogamy tylko we czterech. Nie, wieża mi bije. Wayne aż tu przyszła, 0-4. Nie wiem, czy tu zostać. Cofnę jeszcze, dobra, bo wezmę wieżę. Trudno. Nic nie zrobisz. No, wszyscy poszli na topa. No nie da rady chyba zedem. No, za dużo ich było. Nie, dobra, odpuszczam. Nie mam szans. A, jeszcze za mało. No dobra. Mam nieśmiertelność od Zileana. A, ten stłum. Dobrze. Ja udało. 28 do 15, oni widzę, że to męczą. Ale się przemęczą. Kostura anioła, mogę kupić? No to kupuj, normalnie gościu, tak o. Barona można by zrobić. Ale jeszcze chyba nie ten poziom. Dobra, idę na topa. W takim razie. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Przywoływacz się rozłoży. Przywoływacz. No dobra, już wraca. Koniec. Dobra, wezmę tą wieżę, a już nie. 9-3, to fajnie. To
chyba mnie goni. Goni mnie, no. Uwaga, bo plecy. O! No to nie. Tak się nie da. Dobrze. Mam jeszcze łuta. A czemu ja nie mogę złapać? O! Dobrze. No i elegancko, możemy kończyć grę. Tam tylko Wayne zostawiła swoich towarzyszy przygody. Powinna być skrzynka na Zeda, znaczy Eska na Zedzie. A jeszcze dobił pod Nexusem. Dobra, gdy. Dobra, kończmy. Jeszcze biją tam na respie. Okej, mamy koniec gry. Dzięki za tą giereczkę, koledzy z drużyny. Podziękowania dla wszystkich. Zobaczmy, czy na pewno wpadnie skrzynka. Tak mi się wydaje, że powinna być. Innej opcji nie ma. Ponorka możemy dać Zedowi. I tak jest, mamy skrzynkę na Dariusza. Dlatego dzięki temu spotykamy się w kolejnych odcinkach, gdzie dalej będziemy sobie zdobywać skrzynki na kolejnych bohaterach, których mam w swoim zestawie. Także do następnych odcinków. Pa, pa.